Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym wydarzeniu z serii jubileuszowy cykl koncertów Beethoven i Chopin realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, który odbywa się dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury. W tym roku obchodzimy 250. rocznicę urodzin jednego z największych kompozytorów w historii, jednego z klasyków wiedeńskich, Ludwika van Beethovena. Kompozytor już za życia cieszył się ogromną popularnością, której szczyt przypadł na drugą dekadę XIX wieku. Nigdy jednak Beethoven o tę popularność ani nie zabiegał, ani nie starał się jakoś przypodobać publiczności. Był twórcą całkowicie niezależnym. To właśnie w czasach Beethovena stopniowo zmieniała się pozycja muzyka w społeczeństwie. Muzycy stawali się coraz bardziej niezależni. Wcześniej byli uzależnieni od swoich mecenasów, od patronów wielkich możnych, którzy posiadali własne kapele, zatrudniali muzyków oraz nadwornego kompozytora. To się zmieniło właśnie w czasach Beethovena. Beethoven przeciwstawił się tej konwencji, a jego odwaga sprawiła, że postrzegamy go dzisiaj jako kompozytora bezkompromisowego. Beethoven zdecydował się na samodzielność. Będąc wolnym artystą, który nie służył na żadnym dworze i nie należał do żadnej instytucji, tworzył z własnej potrzeby i nie zważał na oczekiwania swoich patronów, lecz starał się tworzyć niezależnie, zgodnie ze swoimi artystycznymi przekonaniami. To nie on pisał muzykę na zlecenie, by otrzymać za nią zapłatę, tak jak Mozart chociażby, lub wypełnić obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska, ale to jemu płacono, żeby komponował. Miał oczywiście z czego żyć, ponieważ trzech znakomitych mecenasów ofiarowało mu pensję, by mógł bez żadnych problemów materialnych oddawać się sztuce. Beethoven to kompozytor żyjący na przełomie dwóch epok, klasycyzmu i romantyzmu. W początkowym etapie swojej twórczości pisał w dość tradycyjny sposób, nawiązywał do klasycznych form wykształconych jeszcze przez Haydna i Mozarta. Pisał sonaty, symfonie, kwartety smyczkowe czy koncerty na instrument i orkiestrę. W późniejszych dziełach natomiast odrzucił klasyczne schematy i kształtował dzieła zgodnie z wymogami ekspresji. W sonacie na fortepian i skrzypce, której dzisiaj posłuchamy, nie ma jeszcze dramatycznych napięć i wielkich kontrastów. Raczej stara się Beethoven tutaj podążać klasyczną drogą i realizować ideały klasycyzmu, czyli harmonię, porządek i ład. Ostatnia z cyklu trzech sonat na fortepian i skrzypce, opus 12, skomponowana w tonacji Es-dur, to jest chyba jedna z najbardziej energicznych i żywiołowych sonat skomponowanych przez Beethovena. Została skomponowana z największym rozmachem. Usłyszymy tutaj zarówno bardzo poważne, a nawet dramatyczne frazy, ale także pisane bardziej żartobliwie. Pierwsza część, Allegro con spirito, jest bardzo wirtuozowska, wymagająca dużo siły i wigoru, a także sprawności technicznych. Oba instrumenty znajdują się w ciągłym ruchu, przerzucają się frazami, motywami, dialogują ze sobą. Tutaj Beethoven postawił wykonawcom dość duże wymagania, jeśli chodzi o sprawność techniczną. Zdaje się, że tak samo duże przed skrzypcami, jak i przed fortepianem. Druga część, Adagio con molto espressione, jest bardzo poruszająca. Temat główny prezentowany jest najpierw w partii fortepianu, a skrzypce mu towarzyszą. Później instrumenty zamieniają się rolami, to skrzypce będą prowadzić główną melodię, a fortepian będzie towarzyszył. Wreszcie trzecia część, finałowa, molto allegro, to rondo z bardzo charakterystycznym, pogodnym tematem, który na długo pozostaje w pamięci.
A zatem zapraszam do wysłuchania sonata na fortepian i skrzypce Es-dur op. 12 nr 3 Ludwika van Beethovena. Grają Marta Lucjan oraz Karol Lucjan.